Teraz nie bardzo rozumiem jednej rzeczy.
Jeżeli my możemy zmieniać w tym zakresie uchwałę budżetową, to dla mnie logiczne jest, że możemy również zmieniać wieloletnią prognozę finansową. Bo pamiętajmy teraz, co by się stało, jak wieloletnia prognoza nie zostanie uchwalona, tak? A nastąpią zmiany w budżecie. I co wtedy? Znowu się będziemy spotykać? Znowu wieloletnią prognozę będziemy uchwalać? Nie. Uważam. Przecież w ciągu roku dokonujemy zmian prognozy wieloletniej. Gdyby się tak stało, że Państwo w uchwale budżetowej, Wy nie możecie, tylko jest taki zapis, że nie możecie zmienić i zmieniać, nie może być sprzeczności w prognozie i w uchwale budżetowej między kwotami przychodów i rozchodów i długu w tym zakresie. Proszę Pani, i te dwa wnioski spełniają te warunki. No tak, ale tak jak Pan mówiłam, inicjatywa w zakresie uchwalenia i zmian przy procedowaniu uchwały budżetowej na rok kalendarzowy należy wyłącznie do organu wykonawczego. I tyle w tym zakresie. No ja przecież ja Państwu nie narzucam, ja tylko czytam przepis. Podaję też uchwałę. Prosiłbym przegłosowanie. Proszę Państwa, nie jestem radcą prawnym. Przeczytałem to, co przeczytałem. Dla mnie logicznym jest, że jeżeli my dotrzymując tego, co zostało tu przeczytane, czyli zmieniamy dochody, zmieniamy wydatki, jednocześnie nie zwiększając deficytu, czyli Rada ma prawo do takich zmian przy uchwale budżetowej, to dla mnie logicznym jest, że tak samo musi być przy WPF-ie, bo dlatego, że będzie konflikt, to co Pani mecenas powiedziałem. Jeżeli zostanie przyjęty WPF w tej formie, jaką przedłożył Pan Wójt, tak? A przy uchwale budżetowej nastąpi zmiana. Jedno z drugim się gryzie, ponieważ inne kwoty będą w tym momencie w zmienionej uchwale budżetowej, a inne w WPF-u. Także moim zdaniem... Prognoza finansowa i uchwała nie są aktami ostatecznymi. One podlegają ciągłym weryfikacjom i zmianom, bo tak życie budżetowe. Pani mecenas, dlatego w porządku obrad zacząłem tą rozmowę na ten temat, bo chciałem się dowiedzieć, jak mamy zrobić, żeby było poprawnie, żeby budżet został uchwalony czy w takiej czy w innej formie, żebyśmy się nie musieli tutaj na kolejnych nadzwyczajnych sesjach spotykać. Dziękuję bardzo. Najlepsze jest porozumienie między Radą a Wójtem w tym zakresie. Przyjąć taki kierunek polityki, żeby było to dobre dla gminy. Tyle mogę powiedzieć. To jest takie logiczne wytłumaczenie. Natomiast przepisy, tak jak Państwo mówią, ja niczego tutaj Państwu nie narzucę. Jak zechcecie podjąć jakieś działanie, no to podejmiecie. Tylko trzeba się liczyć z tym, że później będzie RIO podejmowało jakąś decyzję orzekającą w tej sprawie. Także trzeba się po prostu gadać, czy Państwo a całkowicie chcecie ograniczyć działalność w tym zakresie inwestycyjną, czy też można jeszcze przemyśleć tą sprawę. Bo zawsze prognozę finansową ma być przegłosowaną, można później zmienić. Jeżeli w uchwale nie przejdzie jakieś zadanie inwestycyjne, to też prognozę trzeba dostosować do życia. To nie jest coś takiego, że akty prawne są prawomocne i już nie można ich zmienić. Tak jak na przykład konstytucja. To są uchwały wynikające z życia. To trzeba do działalności gospodarczej gminy dostosować działania organu. Nie można sobie utrudniać życia nawzajem. A już jak chcecie, to podejmijcie na swoje opinie, bo ja po prostu chciałam wydać swoją opinię i przeczytać ich projekt. Tutaj mówię, mam do przeczytania uchwałę Regionalnej Komisji, jak podchodzi do tej sprawy. I tyle wszystkiego w tym zakresie. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. Nie wiem, czy Państwo jeszcze macie jakieś uwagi, czy nie. Ja prosiłbym o przegłosowanie moich dwóch wniosków, czyli najpierw... Ja tutaj nic nie sugeruję Panie Przewodniczący, tylko chciałem powiedzieć, jak ja bym to widział, to głosowanie, bo a tak naprawdę nie wiem, jak radni zagłosują, niech biorą odpowiedzialność, jak to się mówi, każdy za siebie. Przepraszam jeszcze raz radnych. Czyli tak, głosujemy WPF przedstawiony przez Pana Wójta i głosujemy później WPF bez drogi w Polonii Łysołaju. I teraz Panie Przewodniczący, jeżeli proszę uwagi.
Ale ja się układam. Ale posłuchaj, no nie chciałbym się tutaj 15 razy spotykać, no będą sesje nadzwyczajne i tak dalej. Jeżeli coś nie będzie tak, to Generalna Izba Obrachunkowa zwróci uwagę Radzie, że to było niedopuszczalne. A jeżeli pan wójt się z tym nie zgadza, to nie wiem, skargę do NSA może napisać, czy no, na Radę Gminy. Ja chciałbym, proszę państwa, radni swoją wolę wyrażają w głosowaniu. Chciałbym, żeby te moje wnioski zostały przez pana przewodniczącego przegłosowane, żeby Rada swoją wolę wyraziła w głosowaniu. I wracając jeszcze do kontynuacji tego, co powiedziałem. Czyli głosujemy WPF przedstawiony przez pana wójta, głosujemy WPF bez drogi. Dlaczego bez drogi, skoro ona jest Ale przyjdziemy zaraz do uchwały budżetowej. No proszę państwa, no był porządek obrad taki, żeśmy kierunek działania przyjęli. Że będziemy głosować i przy WPF, i przy uchwale budżetowej te moje wnioski. Ja rozumiem, że pan radny Chciałbym, żeby pan był konsekwentny w tym, co zostało ustalone. Ja rozumiem, że pan jest przeciwny temu, żeby zbudować drogę w Kolonii. Pan taki wniosek stawia. No tak, no skoro ona jest zapisana w ustawie budżetowej, to skąd wam przyszło do głowy, żeby to wyciąć? Panie przewodniczący, w uchwale Panie przewodniczący, jeszcze raz, w uchwale budżetowej, jeżeli chodzi o tą drogę, to jest zapis taki, że wydajemy 1 200 000 za Ukrandę, 1 250 000 i robimy z tego 1750 metrów. I dostajemy dofinansowanie w kwocie 500 000. Tak jest napisane w uchwale budżetowej. No. A z tego, co żeśmy słyszeli, to pan wójt powiedział, że nie dostaniemy dofinansowania i zrobi 930 metrów za 700 000 ze środków własnych. Panie wójcie, że potwierdza pan to? No. To nie zmienia jakby obrazu deficytu. Tutaj będziemy się poruszali, żebyśmy się zrozumieli w tym samym deficycie. Albo nie dostaniemy dofinansowania, nie dostaniemy połowy. Czyli tej kwoty byłoby wartości 1 300 000, którą pan mówić. Ale to jakby w moim rozumieniu całości budżetu nie zaburza poprzedniej deficytu. A poza tym ja nie mam oficjalnej informacji o tym, że nie dostaliśmy dofinansowania. I chodzi o straż. Można dzisiaj jeszcze i samą strażacki zawnioskować, żeby dzisiaj zdjąć i tak dalej. Można tych wniosków wiele. No myśmy ten budżet przygotowali w takich warunkach, jak przygotowali na tamten czas. Oficjalnych informacji nie ma. No, pański wniosek jest daleko idący, bo ja zakładam nawet, jeżeli przegrał głosowanie dotyczące WPF-u, czy jesteśmy dzisiaj fizycznie w stanie przygotować WPF z pana uwagami, zdejmując drogę po wydatkach, po dochodach, bez żadnego problemu. No, to nie jest tak. To nie jest, panie Robercie, panie przewodniczący, proszę wprowadzić na spokoju na sali obrad. Proszę uciszyć tego pieniacza. To nie są dochody i wydatki. WPF jest pojęcie relacji długu, wskaźników i tak dalej. Także dzisiaj możemy sobie napisać, że ściągamy to i tamto. Ostateczny dokument obszerny na 6-8 stronach jest dość obszerny i na pewno w tym warunku nie jesteśmy w stanie go zagłosować. Dlatego ja uprzedzając fakty, co nie do końca, na co liczę, że WPF będzie przyjęty, ja zaproponuję państwu przerwę w obradach, nie wiem, już 6-8 stycznia, żebyśmy to po prostu złożyli. To nie jest WPF taki na zasadzie, że pan Robert odczytał artykuł ze wspólnoty czarno-biały i powiedział, że tak uważa. Zagrożeniem głównym jest to, że my tego budżetu po prostu nie uchwalimy. Będziemy mieli budżet do 31 stycznia narzucony przez RIO bez żadnych inwestycji. To państwa uprzedzam, bo jeżeli będzie wada prawna w uchwale budżetowej, ja nie wiem, kiedy się kolegium zbierze, państwa nie straszę, tylko to ma takie konsekwencje, rozstrzygnięć nadzorczych. To nie jest tak, że jutro dzisiaj budżet i za chwilę nam przyniosą rozstrzygnięcie nadzorcze. Będziemy czekali na kolegium do któregoś tam czasu i wtedy się zastanawiali, w jakim jesteśmy w ogóle miejscu. A zagrożenie jest takie, że ja tego nie dopuszczam w ogóle. To taka zabawa trochę budżet. Ja wiem, że to kwestie merytoryczne nas trudne, ja rozumiem. I rozumiem swoją pozycję i pozycję państwa też w procedurze uchwalania, ale jest takie, no zagrożenie, nie uchwala się teraz budżetu do 31 marca, tylko no jeżeli do 31 stycznia, choćby z przyczyn proceduralnych będziemy mieli problemy, no to ja trudno mi za to brać odpowiedzialność, tak? Dziękuję bardzo. Zresztą ja bym prosił może radnego Augustyniaka, czy
No, to jest kolega, który jest pełnomocnikiem kolonii Wisoła, jest pani Sołtys, czy wy chcecie tej drogi, czy nie chcecie, panie radny, no trzeba poważnie wstać powiedzieć. Panie wójcie, z mojej pozycji, jeżeli jest taka wola rady, wstrzymam się w głosowaniu i tyle, no, cóż zrobić. No ale Krzysiek, dlaczego się wstrzymuje? No, jeżeli jest możliwość zrobienia kawałka drogi, no to trzeba to poprzeć. Proszę Państwa, składam wniosek o zwiększenie deficytu do 4 milionów, bo podejrzewam, że do takiej kwoty możemy to zrobić. I zróbmy jeszcze 4 kilometry. Proszę o przegłosowanie. Wiecie Państwo, to jest po prostu... Panie radny, ja składam wniosek, żeby zrobić sobie żartów. Ale to nie jest żart. Ale to nie jest żart. I powagi tego miejsca. To nie jest kopalnia. No, dla mnie może tej drogi nie być, bo ja mam szosę przy tego. No ale ty to powinieneś... Dlatego, jeżeli mnie to dotyczy indywidualnie, wstrzymuję się. Jestem wtedy osobą postronną. Bo to jest tak, jak ja bym se sam sobie robił. No widzisz, ale idziesz na zebranie na wieś, no i co słyszysz od ludzi? No. Chciałabym powiedzieć, że jestem zdziwiona takim powiedzeniem przez radnego, bo reprezentuje wszystkich mieszkańców i nie może się wstrzymywać, że tylko dotyczy pana Krzysztofa. Jako mieszkanka kolonii Wysołaje, skoro jest pani Sołtys, to ja się chciałam wypowiedzieć, że bardzo bym prosiła. Bo ja, o ile wiem, to nie ma szans, ta droga na dofinansowanie, więc będzie ze środków własnych i nie sądzę, że kiedykolwiek jakaś rada zdecyduje się, żeby wprowadziła budżet na jeden rok, bo będzie robić w całości na 1 000 000 zł. Jest jakaś szansa, skoro byśmy dostali dofinansowanie, te środki również musiałyby być wydane. 500 czy 600 tysięcy i bardzo dobrze. Więc dlaczego w tej chwili nie możemy tych środków przeznaczyć na część drog lub zrobienie na przykład podbudowy? Bardzo proszę radnych o głosowanie za każdą drogą. Ja tam jak to szkolny chodzi. Za każdą. Umieszczane jest w uchwale projektowej, budżetowej, to 1 223 000, to też jest jakieś oszukiwanie ludzi, moim zdaniem. Na naszej stronie kosztowej, wartość inwestycji całościowej 1 750 000 metrów, wartość 1 300 000. Na moment uszkodowania budżetu finansowania polega, że po stronie powiedzmy dochodów majątkowych, w tym przypadku co ma być w GLF-ie, pojawi się z tego konkursu kwota 600 ileś tam, połowa dokładnie tej kwoty. Nie ma to związku z tym, także argumentacja, że deficyt, to nie ma związku z deficytem. Czy dostaniemy dofinansowanie, czy nie, naprawdę, to nie ma związku z deficytem. Także panie Robercie, proszę tutaj... 700 tysięcy środków własnych ma wpływ na deficyt. No ale jakbyśmy pozyskali 700, to chcielibyśmy zrobić całość. To nie ma żadnego znaczenia, nie ma wpływu na deficyt. Wierzcie mi państwo, to są elementarne rzeczy. Elementarne, także proszę tutaj nie insynuować takiego rozwoju sytuacji, że się raptem zwiększa deficyt. Ściągamy inwestycje całościowo, tak, 700 tysięcy mniej wydajemy. Nie ma tej zasadzie. Tu była propozycja kierowana do radnego. Propozycja, bo my musimy ją ubrać w słowa wtedy, zmienić WPF, jeżeli będzie WPF przyjęty, że zakresowo pojmuje 700 tysięcy, robimy tam odpowiednio 900 metrów, 3000 metrów, nie wiem. Panie sekretarzu, ja mam wniosek złożony na taką wielkość, na całość jakby inwestycji. Pani sekretarz. Proszę bardzo. Chciałam tylko jeszcze zapytać, czy to jest jedyna inwestycja robiona, gdzie jest z deficytu? Że jak tą drogę robimy, to jest mówienie o tym, że nie mamy na to środków. Ale jest wiele rzeczy, które jest wpisane i ten deficyt tak wygląda, jak wygląda. Wszystko się zgadza. Proszę. Państwa.
Proszę nie róbcie ze mnie jakiegoś przeciwnika budowy dróg. Teraz powiem Państwu coś innego. Jeżeli w tym roku nie zrobimy te 900 metrów, to w następnym roku zrobimy 1700. I koszt jednostkowy będzie o wiele mniejszy wybudowania, jeżeli już mamy tylko własne pieniądze wydawać, niż będziemy to dzielić na dwa kawałki, proszę Państwa. No niestety, firma przyjeżdża sobie wlicza. Koszt przyjazdu, rozłożenia maszyn, koszty pośrednie, proszę Państwa, to wszystko jest wliczane. Czym dłuższy kawałek, tym koszty jednostkowe są mniejsze. I tak jest ze wszystkim, proszę Państwa. Ale proszę Państwa, nie. Powiem tak. Wycofuję ten wniosek. Proszę Państwa, bijcie brawo teraz, bo jest pięknie, ładnie. Wycofuję ten wniosek. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do drugiego wniosku. Będziecie mieli drogę za 700 tysięcy 900 metrów. Wycofałem wniosek, przechodzimy, panie przewodniczący, do drugiego wniosku. Proszę jeszcze raz dawać ten drugi wniosek, bo z tego co pamiętam, dwa wnioski. Pierwszy wniosek wycofałem. Teraz składam drugi wniosek o wycofanie z budżetu inwestycji na budowę żłobka. I proszę panie przewodniczący o przegłosowanie o wycofanie tego z WP, ponieważ taki sam wniosek będę składał przy uchwale budżetowej. Nie wiem, jaki jest wynik. Taką żeśmy kolej procedowania przyjęli i tego się trzymają. Jak wyjdzie, tak wyjdzie. Będziemy się poczekali na nadzwyczajnych sesjach, bo ostatnio się to stało bardzo modne. Także... Proszę bardzo, panie skarbnik. Nie, nie. Dyskutujemy właśnie, ja nie przeszkadzam. Pani skarbnik, ja nie wiem. Pani chce zastąpić moją rolę? No to pani skarbnik, to chyba jeszcze raz precyzuję wniosek. Składam wniosek. Tak. I tu. Ale trzeba przeprowadzić dwa głosowania, tak? Najpierw na WPF-em, a później na uchwałę budżetową. Dwa głosowania przeprowadzić. Szanowni Państwo, ja już od dłuższego czasu tę dyskusję odbieramy, bo wszystko się na pytaniu. I na WPF-em, i na... No i dobrze pan odbiera. I to się dzieje. I dobrze to pan odbiera. Ale jeszcze nie zamykam dyskusję. Proszę bardzo. Może nad żłobkiem też miałbym jedno pytanie, bo no oczywiście lokalizacja tego uważam. To jest moje tutaj zdanie w części osób, z którymi tam rozmawiam też, że no miejsce to, które jest tam pasowało, żeby zmieniło swój wygląd. Ale mam takie pytanie, bo pan powiedział na którejś wtedy, że do dyspozycji jest 16 milionów, 7 wniosków. I ile będzie nas to kosztować, jeżeli nasz wniosek nie przejdzie? Na nowego wójta na pewno. Tak powiem politycznie, żartuję sobie troszeczkę. Proszę Państwa, ile nas będzie kosztowało? Będzie nas kosztowało 500 tysięcy i działkę i kłopot na głowie. No, tak to mniej więcej wygląda, ale no, takie są... A ile wydajemy wniosków, że tutaj widzę radni kiwają się pomogliwaniem głową, to jest takie ryzyko. Wydajemy pieniążki na przygotowanie projektów i nigdy nie ma jakby pewności takiej graniczącej o 100% pewności, że dofinansowanie dostaniemy. Dzisiaj wiemy, że alokacja, czyli ilość złożonych wniosków, czy kwota ubiegania się o finansowanie nie przekracza 16 milionów złotych. To jest pierwsza rzecz. Jest tu wniosku 7 zarejestrowany. Na kwotę nie wiem jak w tej chwili, bo ta lista nie została rankingowa, jak była ogłoszona w wstępnej fazie. Zakładamy oczywiście, zawsze są szczególności przetargowe, czyli nawet ci, którzy się w pierwszej wersji nie załatwią, czego ja nie zakładam w ogóle. Dzisiaj też konwersowałem ten temat z burmistrzem Piast, też liczy na to finansowanie, też złożyli wniosek. I na żłobek, i na przedszkolu. Przedszkolami jest większa organizacja, ale jest też przekonany, że dofinansowanie będzie. Że dofinansowanie będzie. Też to powiem Państwu jedną rzecz też ważną. Myślę, że do momentu, kiedy formalnie nas zmuszą
formalnie, to jest istotne, co powiem w tym momencie, bo ja chciałem też sobie wpisać w akcie notarialnym warunek, żebym ja spał spokojnie w Minajowie. Warunek dotyczący tego, że nie ma umowy, nie ma umowa racji bytu pod warunkiem niepozyskania środków. Ale tutaj zwrócił uwagę na to radny i słusznie Augustyniak, że to samo mi, o to mnie to samo spytał na jednej z komisji. Nie mogłem tego warunku wpisać. Dlaczego? Dlatego, że w momencie szybkiej oceny tego wniosku, a ta ocena jest szybka, 30 dni roboczych od 7 grudnia, instytucja wdrażająca zażąda ode mnie umowy przenoszącej własność. Czyli nie mogłem takiego warunku, sam bym był spokojniejszy i państwo sobie wpisać. Nie wiem, czy to jest zrozumiałe. Nie mogłem tego ująć, bo oni będą chcieli ode mnie, żebym ja pokazał tytuł własności za chwilę. I teraz nam pozostaje luka czasowa. Zakładam, że my to przyjmiemy. Nie wiem, jak to będzie. Luka czasowa na umowę przenoszącą własność. Jeżeli ja powiem państwu za 2 tygodnie, proszę państwa, nie ma dofinansowania, sprawdziłem to, powiesili listę, to państwo zdejmijcie to z budżetu. I wtedy warunek uważam, że upada. Bo ja teraz będę czekał do samego końca, kiedy mnie wezwą, żebym pokazał drugi akt notarialny. Przewiduję, że to będzie, tak się stało przed 31 stycznia. Myśmy liczyli na kalendarzu 30 dni roboczych od 7 grudnia. Policzcie sobie państwo, czyli musi się procedura oceny formalnej wniosku zakończyć. W tej procedurze poproszą nie umowę przedwstępną, tylko umowę przenoszącą własność. Wtedy ja, czując się odpowiedzialny za tę sytuację, sam zawnioskuję do państwa, skoro jesteśmy pod kreską, albo tych pieniędzy na pewno nie będzie w przypadku Schetynówki, no to zmieńmy uchwałę budżetową, zabierzmy te pieniądze z tej pozycji. Taka jest moja jakby teoria i koncepcja. Panie radny, chciałam zapytać, dlaczego we wniosku wizualizacji dokumentu elektronicznego pada tutaj właśnie cały czas, to znaczy w trzech miejscach jest mowa o piaskach, o urzędzie w piaskach i o żłobku miejskim, jakieś. To znaczy jedna, nie wiem nawet, ja tego nie wiem. Jedna to jest firma, aha, czyli to są literówki, tak. Ale to też dla nas ryzykowne, bo piaskom przyznają, a nie nam. To właśnie się zdziwiłam, dlaczego tutaj są żłobki miejskie, i działają. Państwo badacie, że chcemy kupić lokal, jeszcze na koniec powiem, za 500 tysięcy się na niego przyglądać. No. Czy ja wyglądam wtedy odpowiedzialnie? No to ja po prostu zwijam żagle, państwo macie arenę, igrzysk do końca. Tak powiem. Także ja się nie obronię z tej decyzji, mam tego świadomość, takie podjąłem ryzyko. Powiem więcej, nawet dyskusja na końcu notariusza, kiedy już mieliśmy zamiar odstąpić od tego aktu, wyszło netto brutto dyskusja. Dla nich netto, oni operują pojęciem, my pojęcie brutto, oni netto. Czytamy projekt aktu notarialnego, pojawia się kwota 499 netto. No prezes mówi, no a ja czy ja VAT odliczę, czy nie odliczę? No stanęło na tym, że nie ma odwrotu w tej chwili. Dla nich to netto, liczyli, że to będzie netto. Być może zapłacą 106 tysięcy VAT-u z tego. Jeżeli im zakwalifikują od wartości budynkowej VAT, to dla nich transakcja to jest 499 minus 106 VAT, 103 VAT, tak na szybko obliczymy. Ja mówię, prezesie, jak chcesz to sprzedać w ogóle, to ja do radnych nie pójdę. Z tematem, że to brutto się przeobraziło w netto, bo to będzie niepoważne w ogóle. Także ja byłem bliski po godzinie 16, 17 w ogóle odstąpiłem aktu. Ale no, zaryzykowałem. Myślę, że wszyscy podejmą to ryzyko, naprawdę. Już nie będę dalej. Czy jeszcze ktoś? Pierwszą uchwałę podejmujemy w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Szanowni państwo, nie ma jakiejś dyskusji, szanowni państwo, radni zostali w swoich materiałach uchwałę w sprawie urzędzającego w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Osoba, przewodnicząca tu prezydenta Robert Pachacka, członkowie Agnieszka Pinkala, przystupa postarany, wspólnie zaopiniować projekt uchwały w sprawie wyroczki Komitetu Integracji Finansowej przedłożonej przez gminę Grejów. Drugie uzasadnienie na czasie oraz uchwały tekstu macie przysłuchać. Czy jeszcze ktoś z swojej wieloletniej prognozy finansowej? Proszę bardzo. Panie radny, proszę sprecyzować jeszcze raz ten drugi wniosek. Ale mogę wyciągnąć. Po raz 16 precyzuję wniosek. No liczyłem, panie przewodniczący, bo naprawdę już wiele razy powtórzyłem, że tutaj sobie pajeczki zacząłem stawiać. Jeszcze raz precyzuję wniosek. Składam wniosek o wycofanie z WPF-u inwestycji pod nazwą budowa żłobka. Zmiana ta w WPF-ie na pewno spowoduje zmniejszenie dochodów, zmniejszenie wydatków, jak również spowoduje zmniejszenie deficytu. I co dalej? Czyli tak, związek jest, no i gdzie te pieniążki później przemieszczą, co pan proponuje? Nie, no to już powiedziałem, zmniejszenie. Tak, zmniejszony zostanie deficyt. Jest, powiem tak, na pewno konstrukcja WPF-u jest skomplikowaną konstrukcją, ale uważam, że zdjęcie tej inwestycji nie będzie żadnego problemu stanowiło dla pana wójta do tego, żeby odpowiednio w odpowiednich kolumnach i wierszach pisać odpowiednie kwoty. A jeżeli pan wójt będzie miał problem, to proszę się ze mną, bo w tej chwili państwu nie jestem w stanie państwu powiedzieć, jaka kwota w jakim wierszu, w jakiej kolumnie ma być. Bo to w taką chwilę, no to trzeba by było zacząć wszystko od początku. Generalnie wniosek brzmi, żeby z wieloletniej prognozy finansowej zdjąć inwestycję pod nazwą żłobek, która w tej chwili w budżecie widnieje jako wydatek w kwocie 500 tysięcy i tam są dochody w rzędzie do 213 tysięcy jako środki zerowe. Dziękuję bardzo. No ale pan wójt, jeszcze raz. Nie chcę już jakby w tej sytuacji ciągnąć, bo ja bym też chciał mieć to za sobą, ale czy ja usłyszę trzy główne, albo państwo na sali, argumenty przeciw tej inwestycji? Bo w tej chwili sprowadziliśmy rzecz do formalistyki WPF-u, albo zdjąć, albo nie zdjąć, albo w ten czy inny sposób. Ja chcę tu usłyszeć, gdzie projektodawca jest w błędzie. Co zarzucacie państwu tej inwestycji? Trzy punkty. Ja nie chcę, żebyście państwo w 30 aspektach to omawiali. Podajcie tutaj obecnych na sali trzy główne powody. Bardzo proszę. No z państwa. A do kogo się pan zwrócił? No to do pana, powiedzmy. Ja już w tej mierze tyle razy mówiłem, tyle wysłuchałem, że na tą chwilę uważam, że jest tak dużo plusów, jest tak dużo minusów, że ja podjąłem decyzję, że będę głosował przeciwko tej inwestycji, dlatego że jest więcej minusów niż plusów. Bardzo ogólnie nie będę tu wymieniał plusy, nie będę wymieniał minusy. Dla mnie minusów jest więcej niż plusów. Krótko i na temat. No. A co mam pana powtarzać? To, o czym pan mówił, już to wszystko zostało powiedziane. Spodziewałem się komisji, ale panie przewodniczący, proszę głosować, bo... Tekst tej prognozy, jak pan to dalej widzi?
Ale to już powiedziałem, panie przewodniczący, proszę przegłosować i tyle w temacie, bo i przejdziemy zaraz do budżetu. No to właśnie, ja nie wiem, dlaczego takie emocje akurat to budzi. Będę głosował w kolejności, rozumiem, że pierwsza wersja to jest projekt M w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedstawionej przez burza. A jako pierwszy wniosek, głosujemy ten wniosek jako pierwszy. I sprawa jest oczywista, jeżeli pierwszy wniosek przejdzie większością głosów, drugi wniosek, to się upadnie, to nie ma sensu głosować. Chociaż będziemy głosować, dobra. Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Zgodnie z projektem M. I to wszystko. Łącznie z załącznikami. Na podstawie załączników ten projekt został przedstawiony sprecyzowany. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej? Tak, w wersji, którą mamy na piśmie. Proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 8. Kto się wstrzymał? Zgadza się. No i co będzie to? Ja nie wiem teraz co ja mam. Trzeba teraz musi. Teraz tekst, ale panie, tekst panie przewodniczący, trzeba uzupełnić za ten wniosek. Ale dobrze, panie przewodniczący, przejdziemy do budżetu. No Boże kochany. No nie. Nie. Jesteśmy w punkcie wieloletniej prognozy finansowej, to uchwalamy. Nie przechodzimy do budżetu. Pańskie życzenie ma w tej chwili trzeba uzupełnić tekst tej uchwały. Trzeba uzupełnić tekst uchwały. Ale proszę podjąć głosowanie moją. WPF bez inwestycji pod nazwą Żłobę. Ale na to tyle. No po to bardzo głosowanie odbyło się, a teraz proszę w całości też. WPF bez inwestycji. No, proszę Państwa, nie można określić taką kwotę, jaką byśmy wzięli pod uwagę. Nie lubię wszystko się zgadza. Pani skarbnik, i prosiłbym panią, żeby to pani rozłożyła równomiernie na wszystkie lata. Dziękuję bardzo. Do 2024 roku. Nie jestem fachowcem. Poproszę pana. Nie jestem fachowcem. Dobrze. Czyli konkretnie ja poproszę. Ale panie przewodniczący, pan podejmuje decyzję, co robimy dalej. Pytam dalej, ja poproszę pan. Ale konkretnie, no. Pani skarbnik, ja nas musiał przyczynić. Proszę państwa, podaję. Wielkością podstawową. Wielkością podstawową jest dochód. Wysokości na 13 tysięcy i wydatek urzędu 500 tysięcy, tak? No. Co powoduje zmniejszenie deficytu o 287 tysięcy. No ale no. Dobrze. Proszę panie przewodniczący, albo pan głosuje dalej, albo przechodzimy do punktu. Ale nie, przepraszam. No nie może pan prowadzić i robić takiego zamieszania, bo nad nim zakwestionują całe procedowanie. No tak nie można, bo jeżeli państwo chcieliście zrobić wariant bez żłobka, trzeba było przygotować projekt uchwały i wtedy byśmy głosowali. Teraz państwo nic nie macie, pan chce wirtualny
wirtualnym zadaniu określić prognozę finansową, która była zaopiniowana przez RIO. Czy to się nadaje w ogóle do unieważnienia całe to postępowanie? Jeżeli jest możliwość, to ja mogę tylko podpowiedzieć. W uchwale budżetowej jest kwota na żłobki 213 775. Czy to się nakłada na prognozę finansową, czy większa? Nakłada się w no to czyli jeżeli w prognozie, przepraszam, że tak tu się wtrącę w wasze ustalenia, jeżeli w prognozie finansowej odejmiemy 213 775, to już będzie ta kwota prognozy, którą możemy uchwalić, czy jeszcze ma jakieś pochody? No to może zmienić się na następne lata, ponieważ pan tutaj mówi, no może będzie zmniejszenie deficytu, nie wiem, bo to czuje pani, trzeba podstawić. Nie, ja rozumiem, że całe wyliczenie powiedzmy na kilka lat się zmieni. Ale czyli ta kwota wpłynie na rozumiem, że tylko ta kwota ryczałtowa, ta co powiedziałam, wpłynie na wyliczenia na kolejne lata, tak? Sesji, nie wiem, strzelam termin 8 stycznia, 9 stycznia, grudzień, żeby
tak już poważnie się zachowujmy, jak zrobiliście, tak zrobiliście w ramach innych. Ja rozumiem, że nie będziecie w stanie ale z racji śpiący i tak dalej, no to tutaj nie mam w tej chwili wyścigu. Ja proponuję nawet termin po nowym roku. Na rok. Tak. Też nie będziemy kupelki przypisywali tutaj gdzieś do 30 stycznia, bo grudnia, bo nie ma takich akurat potrzeb. Tak? Jeżeli Państwo uważacie, że Bóg ma rację, ja uważam, że naprawdę ma rację. Dalej idący, Szanowni Państwo, w tej chwili spytam Państwa radnych. Kto z Państwa jest za tym, żeby w tej chwili... Przechodzi sesję. Przerwę w tej sesji do terminu, o którym zmienić Państwo powiadomienie. Kto z Państwa radnych jest za tym, aby zarządzać długość przerwy w dzisiejszej sesji? Proszę o podniesienie ręki. Spokojnie. Powolutku szafuje się śmiało, kto ma podnosić i podnosić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Wyciekaj. Kto jest przeciwny? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery. Państwo radni dostało powiadomienie o terminie pierwszej sesji. Szanowni Państwo, jeszcze tylko się uwagi. Ja wszyscy się świętają Bożego Narodzenia i na początku z Nowym Rokiem. Życzę Państwu wszystkich obecnych, wesołych świąt, szczęśliwego Nowego Roku. Wam, Szanowni Państwo, za Waszym wysiłkiem, Waszym rodzinom, mojego roku życzę. Nie, 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 nie